Ojciec Święty, waszą cesarską mość o rychłą pomoc uprasza. O tym, że herezja szkaradna Królestwo Polskie ostatnio pustoszy, nie nowina, to dla nas. Jest to choroba powszechna teraźniejszych czasów i w moich krajach także się szerzy, boleje. Kuria Rzymska sekretne wieści otrzymała o Augusta knowaniach w Inflantach przeciw wam i kościołowi. Ostrzegaliśmy Augusta, aby tego nie czynił. Jeno patrzeć, gdy do Inflant wtargnie, a zakon maryjny w księstwo świeckie przerobi. Podobnie jak to ojciec jego z zakonem krzyżackim uczynił. A wówczas miasta tamtejszej szlachta luterską wiarę przyjmą. August twierdzi, że są to Iwana Moskiewskiego wymysły, który sam o Inflantach marzy. A z tego byśmy po dwakroć razi nie byli. Nie ufajcie królowi polskiemu. Wieści pewne mamy, iż on herezji w Inflantach przychylny. Ojciec Święty pragnie podzielić się z waszą cesarską mością wielkiej wagi nowiną. Słucham tedy pilnie. Władca moskiewski poselstwo sekretne do Rzymu przysłał. Przyrzeka obrządek cerkiewny porzucić i wiarę naszą z całym swym ludem przyjąć. A od papieża i ode mnie domaga się w zamian, abyśmy go cesarzem wszechrusi uznali i rzymską koroną uwieńczyli. Czyżby się i do waszej cesarskiej mości z tym zwracał? Tyle, że mu odpowiedzi i jeszcze nie udzielił. Ojciec Święty gwałtownie się do tej myśli zapalił. Wielki byłby to triumf Kościoła. Nie przeczy. Niech tedy Iwan czyni, co obiecał. Bez waszej pomocy, najpotężniejszego mocarza i naszej, Iwan nie ośmieli się biskupom cerkiewnym i ludowi swemu wiary rzymskiej narzucać. Eminencjo, nie mówmy o tym dłużej, gdyż ja to za mrzonki uważam. A teraz ci powiem, dlaczego przeciwny koronie cesarskiej dla Iwana jestem. Jeśli on za naszą pomocą tytuł imperatora wszechrusi uzyska, wnet po prastare ziemie przodków swoich zbrojną rękę wyciągnie i Litwę od wietrza cię okroi. Białoruś i Kijów to sukcesja jego, ma prawo. Ma prawo. Nie przeczę. Ale drugim obok mnie cesarzem chrześcijańskiego świata się stanie. Daleko mu do tego. Daleko czy blisko. W Habsburgu w zamysłach to nie leży. Nie ma bowiem dla teraźniejszej Europy większej wagi sprawy niż losy Jagiełłowego dziedzictwa. Nie tajne wam jest chyba, iż Zygmunt August, mimo iż po trzykroć żonaty, potomstwa nie ma. Jego brat stryjeczny, Ludwik Jagiellończyk, król Czech i Węgier, także bezpotomnie umarł. Tymże sposobem oba te kraje, bogate pod moim barłem, się szczęśliwie znalazły. Pojmujesz przed eminencją, że dwór habsburski o koronie po Auguście myśli dla któregoś z naszych bratanków i z Katarzyną Jagiellonką ożenić go pragniemy. August młody jeszcze i zdrowie mu dopisuje. Młody, młody, wszak lekarze i astrologowie zgodnej są myśli, iż wraz z nim ostatnia gałąź Jagiełłowego drzewa do dnia pewnego uschnie. Racz pamiętać, wasza cesarska mość, że jest jeszcze Izabeli Jagiellonki syn, Jan Zapolia, który w Krakowie teraz przebywa. Bije mu wnet dwa księstwa włoskie. Ofiarować zamierzam, aby czym rychlej zapomniał, iż się na Węgrzech urodził i w Krakowie kilka lat chłopięcych spędził. Pojmujesz wtedy, eminencjo, że tym rychlej musimy bratanka naszego z Katarzyną Jagiełłowną ożenić. Wy zaś tam w Rzymie nakłaniajcie biskupów i wielmożów polskich, aby małżeństwu temu przychylni byli.
My również pragniemy, aby wasz dom cesarski Polskę i Litwę objął w posiadanie. Wówczas sułtan turecki, ten pogański antychryst, przestanie chrześcijańskiemu światu zagrażać. A gdy Habsburg na tronie krakowskim zasiądzie, o herezję w Polsce spokojni bądź. Przeminie. Niczym powódź albo złe wichry. Rozumiecie, że tymczasem na różne Augusta wybryki, jak chociażby owe wobec inflant projekty, przez palce patrzeć musimy. Proszę, powtórz o tym, eminencjo, papieżowi Karafie. Pojmuję, wasza dostojność. Choć papież nierad z mojej misji będzie, Iwana Moskiewskiego zamysły i imaginacją jego ogromnie poruszyły. Niechaj papież wiary im nie daje. Nigdy lud moskiewski cerkwi nie opuści, aby się z Rzymem pojednać. Ja zaś nie życzę sobie widzieć Iwana w koronie cara Wszechrusi, ani wojskiego w implantach. Jeszcze w narodzie naszym takiego dostatku nie zaznano. Kraina polska miodem i złotem opływa, a cudzoziemcy śpichlerzem Europy nas zowią, bo w każdym ich porcie nasze zboże, nasze skóry, drewno i bydło w wysokiej są cenie. I pomyślność takową utracić możemy niebawem. Do czego on zmierza? Wiadomo do czego. Płać szlachto podatki. Mości panowie, od niedobrej nowiny sejm teraźniejszy obradować rozpocznie. Iwan Moskiewski od inflant portów bałtyckich zażądał. Jeśli się sprzeciwią, siłą je weźmie. W tym oto liście wielki mistrz zakonu wespół z arcybiskupem Rygi oraz burmistrzami miast inflanckich o pomoc rychłą błagają. Przyobiecują zwierzchnictwo króla naszego, powieczne czasy uznawać. Gdy zaś król im odmówi, Moskwa wnet nad Bałtykiem stanie. I tanim zbożem, skórami, rybą i drewnem handlować pocznie i bogactwu naszemu zagrozi. Przeto w imieniu króla upraszam, nie skąpcie grosza na zaciągi wojskowe. Widzisz, moje na wierzchu. A teraz waszmość panom, senatorom, głosu użyczam. Nic dodać, nic ująć po tym, co kanclerz powiedział. I jam tego zdania. Chcecie pokoju? Bądźcie do wojny gotowi. Jako gdański kasztelan, który z morzem na co dzień obcuje, przypomnieć waszmościom pragnę, iż źródłem bogactw w obcych krajach są kupieckie flotylle. Gdybyśmy własne okręty mieli, po dwakroć byśmy zyskali i na towarze, i na jego przewozie. Dlatego inflant bronić trzeba jak ojczystej ziemi. Bo gdy Iwan je zdobędzie, biada nam. Mości marszałku poselski. Królu miłościwy, dylemat w tym, że ty od nas dukatów na obronę inflant oczekujesz. My zaś od ciebie uchwał sprawiedliwych. Ty nam o morskich korzyściach prawisz. My tobie o porządkach w domostwie naszym. Jakby to dwie różne Rzeczpospolite były. Jedna wasza i panów senatorów. Druga nasza,
Szlachecka. A, tak jest. Tak jest. Prosimy cię tedy, abyś Unię z Litwinami nam przyrzekł i egzekucję dzierżaw. Najpilniejsze to sprawy i o nie na każdym sejmie zabiegamy. Daremnie. Wiadomo przecież, że kraj nasz ani z Inflantami, ani z Moskwą nie graniczy, tylko z Litwą. Czemu by Litwa same korzyści z tej wojny czerpać miała? My zaś tylko koszty i ofiary. Dobrze wiesz, panie Leszczyński, że w nieobecności Litwinów trudno królowi Unię przyrzekać. Gdyby najjaśniejszy pan szczerze jej pragnął, mógłby już teraz uniwersał do braci litewskiej ogłosić. Przekonamy się łatwo, że i oni jej pragną. Tylko kilka wielkich familii sprzeciwia się temu. Król projekt ten rozważy. Wszelako uprasza, abyście teraz o pomocy dla Inflant radzili. Sejm nie po to, co dwa lata się zbiera, aby jeno o podatkach obradować. Naród na sejmikach ufnością nas obdarzył i my ust sobie zatykać nie damy. Wolność słowa! To nas różni od innych narodów. Inaczej Sejm Rzeczypospolitej stadu baranów się przemieni. Uciszcie się, bo obrady zawieszę. O czymże tutaj obradować mamy, skoro na wszystkie prośby nasze tylko nie i nie słyszymy? Powiedziałeś wczoraj, mości kanclerzu, że w skarbie pustka. Uchwalimy przeto podatki. Niechaj król ofiarność naszą pozna. Oto, panie nasz, kwity dzierżawne zwrócić ci pragniemy. Już ojciec twój zacny wielką liczbę dóbr królewskich senatorskim rodom, a także i nam, szlachcie bogatej, w dzierżawę wypuścił, aby skarbiec dochodami z nich zasilić. I co się z tymi majątkami stało? Wszystkie te starostwa stołowe, dobra ziemskie, a także młyny, stawy, lasy, kuźnice przestały skarbowi służyć, bo opłat nikt nie pobierał. Wszyscy je za własność są uznali. Ojcowie i my na tym królewskim chlebie obrośliśmy w złoto. Rzeczpospolita zaś z tego korzyści nie ma. Teraz, gdy kraj w potrzebie przyjmie od nas, królu, skarb się wnet napełni. 7 wsi i 3 młyny przekazuje. Panów senatorów, teraz błagamy, uczyńcie to w swoim i familii waszych imieniu. Jam kwitów nie przyniósł, ale gotowość deklaruję. 2 starostwa stołowe, 11 wsi. Ja, hetman Tarnowski, zgoła nie wiem, co dzierżawne, a co moje. Skoro jednak naród wyrzeczeń pragnie, 6 starostw stołowych zwracam. Niechaj sekretarz do rejestrów pisze.
Jam. Gotów. I ja. Bóg wam zapłaci za tę ofiarę hojną. Ale kilku lat potrzeba, zanim komisja każdą dzierżawę wedle nowej taksy oszacuje. A nam wojna w oczy zagląda. Od samych kwitów złota w skarbie nie przybędzie. Ojczyzna czasu nie ma. Na komisyjnych mędrców szacunki. Kwity królu przyjmij, a podatki i tak uchwalimy. Ogołocić nas chcą z zasług dawnych. Nie pozwól, królu, nie pozwól. Powstańcie z kolan i kwity te zabierzcie. Dziw to nad dziwy, żeby naród królowi zwracał co królewskie, a on się wzbraniał. No jakże ojczyzna w siłę ma rosnąć? Posłuchajcie, co wam powiem. Do przody podniesie się z kolan. Przed królem polskim nie trzeba. Niesłusznie mnie wczoraj pan marszałek poselski oskarżył, iż dwie są Rzeczpospolite, moja i wasza. Jedna jest ona. Jeno ja, jakby z lotu ptaka na nią spoglądam, wy zaś z gniazd twoich patrzycie, a stamtąd niedaleko się widzi. Uwierzcie mi przeto, że nie czas na domowe porządki, jeśli wróg pożar roznieci. Dlatego samotny wśród was i zbolały, bo serce me słyszy już nawałnicę bliską, a won czas za późno na obronę będzie. Synowie zaś i wnuki oskarżą was ciężko. Na każdym sejmie trwożyć nas próbujesz, miłościwy panie, wrogiem ościennym. Ale domowych wrogów nie zauważasz. Niechże ci ufać mamy, że ugody z narodem pragniesz. I w tym błądzisz, ciężko błądzisz, królu. Bo żaden naród tak wolny nie jest i do rządzenia przywykły jak nasz. Nie próbuj wasza miłość uszu zasłaniać. Jeśli zaś głosu naszego nie posłuchasz, naród wzgardzonym się poczuje. Warcholić pocznie, nie daj Bóg. Unia i egzekucja! Egzekucja i unia! Żądany! Żądany! Kim jesteś, królu? Żeś się przed ich tyranią nie ugiął. Rządzić takim narodem okropność. On mi kadzić próbuje, bo mógłby dzisiaj połowę majątku utracić. A pamiętasz, kanclerz, jak szlachtę przeciwko mnie judził, po kim go wojewodą nie mianował? Ludzie się odmieniają, gdy władzy pokosztują. Jeszcze miesiąc takiej szarpaniny sejmowej, a zdrowie utracę. Wymyśl coś, kanclerzu. Musimy przecież podatki od nich wydobyć. Dobrze wiesz, miłościwy panie, że egzekucje dzierżaw koronnych cztery już sejmy dawniejsze nakazały i dalej ona na papierze. Sposobność wyborna dziś była, królu. Abyś się z ogółem szlacheckim pojednał, bo i wielu senatorów za egzekucją. Ledwie kilkunastu.
A możnych rodów, które królewszczyzny dzierżawią ze 2000. Jeśli ich wsparcie utracę, kimże będę malowanym królem? Niewieleś wymyślił polski Salomonie. Ty, panie, cudotwórcy, potrzebujesz, aby tyle żywiołów przeciwnych pogodzić. Czemuś posłom Unii nie obiecał po zwycięskiej wojnie? Zachęty by mieli. Litwini Unii wcale nie pragną. Wielmoże, pewno, że nie. Ale bojarskie rzesze. Jako dziedziczny Litwy pan, nie zamierzam poczciwym bojarom polskimi wolnościami w głowach bałamucić, bo władza moja we Wilnie na mocnych barkach siedzi. Radziwiłłów. Żebyś wiedział, że Radziwiłłów. Kto chce Litwę dźwignąć, nie na polskiej szlachcie wesprzeć się musi. Jeno na takich jak oni. Dokąd idziesz? Posłów sejmowych posłuchać przed jutrem. Po gospodach teraz bzyczą niby osy. Gdybyś się, panie, przed nimi tak gwałtownie nie opędzał, wielu byś żądeł uniknął. Jam z góry wiedział, że gdy August o egzekucji usłyszy, dam na stanie. Bo to senatorski król i nas szlachtę w życiu ma. Poweselmy się nieco, bo mnie od twego gadania do tej koronowanej kukły całkiem w gardle zaschło. Czemuś taki skrzywiony, fryczu, jakbyś octu pokosztował? Bo nie pochwalam, jak sobie królem gęby wycieracie. Nie do wiary. Blisko 10 lat ciebie nie widziałem, a inny człowiek. W tym kaftanie dworskim aż cię poznać trudno. Kaftan mi duszy nie odmienił, jakim byłem, takim jestem. Tylko nie piję, bo mi wino szkodzi. Kto nie pije i nie łyka, istny obraz nieboszczyka. Życia w tobie brak, jeno zgorzkniałość sama. Co cię ukąsiło, Reju? Od kłótni spotkania naszego nie zaczynaj, zwłaszcza, że gospodarzem w tej izbie. Czemu tu Leszczyński z ostrologiem nie nadchodzą? Toć sami sobie szkodzą, bo wina więcej wystączymy, a winy naszej nie będzie w tym krztyny. No to gadaj, Reju, co masz przeciw Fryczowi, aby wnet była zgoda. Gdyby on tego kaftana nie nosił, nie ważyłby się nas, szlachty, w swych księgach ostatnich o warcholstwo oskarżać, a o królu złego słowa. A bo mnie o królu pisał, jeno o narodzie. Łacniej narodowi błędy wytykać, a o władzy milczeć. A kto naród do warcholstwa zmusza, jeśli nie władza? Co prawda, to prawda. Gdyby twa księga ostatnia przetrwać do późnych lat miała, kłamliwy obraz kraju naszego ujrzą prawnuki, iż to my, ziemianie, winniśmy nie rządu, nie zaś wielmoże i nie August, który tyranem jest i basta. O, on tyran. Wielem po świecie jeździł. Ręczę wam. August najłagodniejszym z władców. W obyczajach może i łagodny, tylko czemu we wszystkim narodowi przeciwny? Posłem nie jesteś, jeno sekretarzem. Przeto na obradach sejmowych nie bywasz, a sam byś się przekonał. Choćby dzisiaj. Kwity dzierżawne, które krocie złota są warte, ojczyźnie w darze. Bo jemu o implanty chodzi i Iwana, a waszymi kwitami wojska nie wyżywi. Skoro na pustki w skarbie narzeka, to dlaczego te jędze bone z takim majątkiem do Italii wypuścił? Podobno królowa przed wyjazdem dwa księstwa włoskie zapisała mu w testamencie jako gwarancję. No też mi pociecha. Ona jego przeżyć gotowa. Oby w złą godzinę. A czemuż to August sądów kościelnych nie umorzy? I księży do płacenia podatków nie zmusi? Tego nie pochwalam. Że Radziwiłł we wszystkim się słucha. To pochwalasz. Ach, dajcie mi raz mówić. Przestańcie ujadać. Patrzycie na niego krzywo, bo on was, posłów sejmowych,
i szlachty ziemiańskiej nie lubi. Od barbary czasów, gdyście mu na drodze do szczęścia stanęli. Mógł się z nierządnicą nie żenić. Jaką ona była, Bóg jeden wie. Dla niego świętą pozostała, a ja coś o tym wiem, bo świadkiem Golgoty jego był. W tym pogrzebowym orszaku kroczyłeś? Nóg ci nie było szkoda? Jakże małowierni jesteście. Pomyślcie tylko, jeśli król polski za trumną małżonki swej krok w krok z Krakowa do Wilna idzie przez 6 niedziel, 43 dni, jeśli przy trumnie sypia na posadzkach wiejskich kościołów, jeśli rzesze ludzkie, porzucając pracę, biegną, żeby zobaczyć oblicze królewskie pofałdowane bólem, znaczy to, że pomazaniec Boży wierności dochowuje tej, którą naród lżył i poniżał. I takiego pogrzebu dotąd żadna królowa nie miała. Ja od tego czasu na Augusta całkiem innymi oczyma spoglądam. Trafiłeś niby z różnicy w księżyc. Że Barbarę miłował, wiemy. A ten pogrzeb osobliwy, jeno pysze jego służył i prywacie. My zaś od króla czego innego żądamy. Zobaczycie, on z narodem pójdzie, tylko się z inflantami upora, a do tego mu Radziwiły potrzebne. Pochwalony? Pochwalony! Pochwalony bądź Boże, żeś dziewczę tak chorze przywiódł do tej komnatki, aby me oczy cieszyła. Szkoda jej dla cię, Mikołaju, i tak nie trafisz do raju. A dla mnie byłaby miła. Nie słuchaj, Magdusiu, tego zbereźnika. Pozazdrościć ci kwatery. Ja u głuchej staruchy mieszkam. No, nareszcie. Cóżście tak marudzili? Siadajcie. Nie znacie się? To nasz dawny przyjaciel, Andrzej Frycz Modrzewski. A to panowie posłowie, Rafał Leszczyński, Jakub Ostroruk. Cóż by imć pana Frycza z ksiąg sławnych nie znał? Choć nie wszystkie myśli podzielam. A to, że mieszczan bronisz i handlu, to ci się chwali, panie Fryczu. Bo cała Wielkopolska z tego bogactwa czerpie. Panów posłów, czyn ostatni, więcej niż me księgi znaczy. Prawdę rzekłeś. No to za wasze nad biskupem poznańskim zwycięstwo. Plotka sztugębna różnie to zajście maluje, więc ust waszych słyszeć chcemy. O czym tu gadać? 3 łyczków miejskich od ognia inkwizycji ocaliliśmy i koniec. Mówcie, mówcie, jakże to było? Przed 6 niedzielami sąd biskupi na karę ognia i skazał za to, że się wiary luterańskiej nie wyrzekli. Starosta miejscowy, a biskupa krewniak, wyrok kościelny zatwierdził i stosy na rynku ustawić rozkazał. Biskup ze świtą przybył. Zakony niby wojsko na placu stanęły i ogromny tłum gapiów. Aleśmy z Ostrorogiem postanowili biskupowi szyki pomieszać. Skrzyknęliśmy około 20 panów szlachty i już gdy skazańców do ognia prowadzono, rozpędziliśmy strażę. A to heca. Biskup i starosta w krzyk. Przed królem odpowiecie, załamanie prawa. Ale Leszczyński do nich. Nie pozwolimy, by na polskiej ziemi ktokolwiek umierał jedynie z tego powodu, że inaczej wierzy. A co Czarnkowski? Kogóż bronicie, panowie szlachta, zawołał. Pospólstwo dzisiaj przeciw religii, a jutro przeciw wam. Ale Szczyński mu na to, a ty, biskupie, dzisiaj tych mieszczan na stos skazujesz, a jutro nas, bośmy także heretycy. Tłum zawył z radości. Czarnkowski ze starostą do ratusza uszli. Wtedy Ostroruk na fotel biskupa stanął i oznajmił, że wszystkich niewinnie skazanych na ucztę do siebie zaprasza i azylu im pod swym dachem udzieli. Wasze zdrowie! Zdrowie.
I biskup Czarnkowski płazem taką zniewagę puścił? Pewnie, że nie. Deputację ze skargą do króla wysłał. Ale August za krótkie ręce ma, by nas się ośmielił po sądach ciągać. Cała szlachta wielkopolska za nami. W tym i katolicy murem. Ale widzę, że pan Frycz ma inne mniemanie. Tak. Bo to, co za słabość króla uznajesz, siłą jego jest. Mówże jaśniej. Wiele po świecie jeździcie, a żadnemu do głowy nie przyszło, że obojętne w jakim kraju, katolickim czy heretyckim, za podobny występek głową byście przypłacili albo lochem, a wam nic. Chociaż prawo po stronie biskupa było, barbarzyńskie prawo, ale zawsze prawo. Bo w innych krajach głos narodu się nie liczy. Mylisz się, panie Leszczyński. Ostatnio, gdym we Francji był, jednego dnia 40 oskarżonych o herezję spalono na stosie. Szlachta hugenocka burzyła się przeciwko królowi. No to on siłę pokazał. A w Niemczech, w Anglii co się dzieje? Wedle kaprysów władców ludność wiarę zmienia. W Szwajcarii, gdy Kalwin papieżem swojej religii się poczuł, katolicy w więzieniach siedzą. Czy myślicie, że August nie ma dosyć najemnego wojska, żeby się z nami heretykami rozprawić? Chcesz powiedzieć, że August zapachu wędzonego mięsa nie lubi i dlatego wojny domowej nie rozpala? Tak. Bo on wolności sumienia strzeże i za to mu się szacunek należy, a nie drwiny wasze. Tym razem twoja racja, Fryczu. Augusta, zasługa w tym pewna. Ale i nasza być musi, bośmy po to sejmu posłami, aby okrutne prawa kasować, a nowe uchwalać. Kaprys królów o życiu naszym decydować nie może. Jeno narodu wola. Pan kanclerz serdecznie do stołu prosi. Naradzić się z ważnościami przed jutrzejszym dniem przybyłem. Z ciebie jestem. Czemu od tygodnia żadnej wieści ani od ciebie nie mam, ani od królowej? Przyrzekałeś, iż małżonki mej z oka nie spuścisz, a sam mi o wszystkim, co się na Wawelu dzieje, meldować będziesz. A może królowa chora lub coś gorszego ją spotkało? Najgorszą prawdę znać wolę, niż niepewnością się dręczyć. Pan kanclerz litewski, Mikołaj Radziwiłł z Wilna prosto. Proś, proś. A to do Krakowa. Niedobre nowiny zapewne przewozisz. Pismo od Iwana wiozę. On myślał, żeś tu w Wilnie, królu, a poseł moskiewski nagle zachorzał. Wtedy narazić się z tobą przybyłem. Czytaj, czytaj. Królowi Augustowi braterskie pozdrowienie. Pisze, aby przypomnieć ci, iż termin rozejmu na wiosnę wygasa, a wtedy o pokoju lub wojnie stanowić już dzisiaj musimy. Za pokojem wieczystym z Litwą jesteśmy, ale szczerze mówię, wara tobie, królu, od Infland, bo to ni twoje, ni moje są ziemie, jeno ludów tamtejszych. Przeto my krajów inflandzkich chciwi nie jesteśmy, niechaj w wolności żyją, byleby nam Wielka Rada Zakonu dostępu do dwóch miast portowych nie wzbraniała, gdyż dla Rusi Bałtyk oknem jest na świat. W tym właśnie sęk. Zamierzamy przeto dwa porty morskie od zakonu za krocie złota kupić, aby zgoda była i bez jednego wystrzału drogi do nich wojskiem obsadzić. Jeśli jednak z pomocą inflantom pośpieszysz, krew się na próżno poleje, a my i tak górą będziemy. Czym innym wszakże są inflanckie sprawy, a pokój z Litwą pokojem, którego szczerze pragniemy i na twą rychłą odpowiedź czekamy.
Jak widzisz, królu w całkiem pokojowym duchu. Ślepym bym być musiał, gdybym Iwana nad Bałtyk wypuścił. Litwy, królu, pilnuj. I pokój zawrzyj. Bo Iwana wojną w Inflantach rozjuszysz. A wtedy na Połock kruszy albo na Kijów. Gdyż to ich ziemie pradawne i ma prawo carem wszechrusi się mienić. A moje prawo tytułu jego nie uznać. On tego w tym liście od ciebie nie żąda. Ostatnia to chwila, aby traktat przyjaźni z nim podpisać. Na co jeszcze rachujesz? Na Szwedów. Pisałem ci chyba, że Tenczyńskiego z poselstwem do Sztokholmu wysłałem, aby przymierze zawrzeć. Niech sobie król Gustaw Estonię zagarnie. Niech nawet całe Inflanty weźmie. Byle Iwanowi dostępu do nich wzbronił. Pobożnymi chęciami się, królu, powodujesz. Szwedzi o Estonię bić się będą za żarcie. Ale wojska Iwana po dwakroć, po trzykroć i od naszych, i od szwedzkich liczniejsze. Chyba żeś na Sejmie obecnym Polaków do wojny nakłonił. Ci krzykacze Sejmowi oznajmili mi dzisiaj, że na obronę Inflant grosza nie dadzą. Chyba że im unię i egzekucję przyrzeknę. Wtedy przyrzeknij. Dotrzymać nie musisz. Ach, miłościwy panie, gdybym ja był tobą, nie dałbym się zbałamucić ich pięknymi słówkami i szlachta polska z innej gliny niż angielska czy francuska. A w tych krajach, gdy król tupnie raz i drugi, na kolanach daniny płacą. Radują się, że im więcej nie dołożył. A dlaczego płacą? Kiedyś było tak. I tu tym samym sposobem trzeba. Mówisz, jakbyś Polaków nie znał. Znam. Znam. Szlachta w gębie silna, ale gdy rusznicę na sali sejmowej ujrzy, wnet uchwali, co każesz. Nie bajdusz, Mikołaju. Chociaż ciżby szlacheckiej nie cierpię, wstręt do takich sposobów czuję. W jednym wszakże rację ci przyznaję. Tobie tu być królem, nie mnie. Ja do ciebie z miłości, królu, mówię, a ty drwisz. Wolno ci. Jeno, że w biedzie i poniżeniu wciąż będziesz. Wciąż na wojsko brak ci pieniędzy. A czemuś matkę swą z takim skarbem ogromnym do Italii wypuścił. Gdym tu jechał, wszędzie po drodze ludzie ujadali, iż tyle złota za granicę. Bo nie wiedzą, że większość tego złota matka dawno przemyciła. Przemyciła. Chwali ci się miłosierdzie synowskie. Ty byś ją do lochu zamknął, a ja nie. Matka mściwa jest. Złoto by papieżowi zapisała i tyle bym widział. A teraz widzisz? Doczekam się, doczekam. Przed wyjazdem do spisania testamentu ją zmusiłem. I teraz jej zaufanego Opalińskiego wysłałem, aby mi pod zastaw klejnotów dukaty pożyczyła na lichwiarski procent. Wojewoda Tenczyński ze Sztokholmu. Chwali ci się, żeś tak prędko powrócił. Niewielka to pociecha, miłościwy panie, bo gdym Szwecję opuszczał, król Gustaw zachorzał ciężko. Lekarze niewiele życia mu wróżą. W samą porę. Iwan pisze, że wnet do Inflant wkroczy. Król Gustaw także się tego spodziewał, wszakże do wojny jeszcze nie gotowy. Ale przysyła ci, panie, swój projekt przymierza obronnego, a on go nieco inaczej widzi niż ty, miłościwy. Jeśli go podpiszesz, nawet jutro w drogę wyruszę, aby Gustawa jeszcze przy życiu zastać. Myślałem, że Szwedzi silniejsi.
Niechaj jednak po jego myśli będzie. Co się zaś małżeńskich zamiarów tyczy, król Gustaw wita je z radością, tylko innego męża dla siostry twojej, panie Katarzyny, przeznaczył. Młodszego syna swego, Jana, księcia Finlandii. Czemu nie Eryka? Gdyż Eryk o rękę Elżbiety Angielskiej zabiega. W Szwecji niezbyt wierzą, aby ona za tego furiata wyjść chciała. Furiata? Czasem bystry nadpodziw, a częściej... Senatorowie tamtej się odżałować nie mogą, że to nie książę Jan po ojcu na tronie zasiądzie. Chyba Eryk na tyle głupi nie będzie, aby warunków tego traktatu nie dotrzymać. Dla Szwedów Moskwa nad Bałtykiem stokroć groźniejsza niż dla nas. Szwedzi od dawna na Estonie pazury sobie ostrzą. Nie troskaj się, miłościwy panie. Siostra twoja niebawem królową Szwecji będzie. Eryk kruchego jest zdrowia. Wiemy, mości Tenczyński, żeś zdrożony wielce. Ale jechać z powrotem wnet musisz. Jutro ci listy przekażę. A księcia Jana na wesele zapraszam. A jakże wam się, panie wojewodo, Szwecja podobała? Prostacki to kraj i ubogi. Tyle, że na wojsko i okręty nikt grosza nie skąpi. Całkiem jak u nas. Jak u nas? Znowu mi szpilę wbiłeś. A wbiłem. Boś wobec Polaków bezwolny jak żaden dotąd król. Znamieni tego pomysłu powinszować ci pragnę. Tym małżeństwem Katarzyny Szwedów sobie pozyskasz. Dla wazów honor to niemały. Z krwią Jagiełłów się połączyć. Od Habsburgów rajfurzenia siostrami uczyć się muszę. Oni na swoich żonach i córkach w potęgę obrośli, rozliczne kraje w sukcesji zagarniając. Słyszałem, że Iwan ostatnio owdowiał. No, owdowiał. Cóż z tego? A może bym swą starszą siostrę wydał za niego? Oczopląsu by dostał, gdyby królewnę Annę ujrzał. W nocy by ją tylko oglądał. To, że Szwed na pół biedy. Gorzej, że dewotka i nigdy by za cerkiewnego nie wyszła. I jakże mógł zapomnieć, coś mi ostatnio pisał. Powinszować ci pragnę. Syna nie pragnie. Przeto będzie. Jakże królowa swą brzemienność znosi. Nalej jeszcze. Grymaśna okropnie, ale lekarze dobrej są myśli. Szósty już miesiąc. Ostatnio nawet do spraw publicznych mieszać się przestała. Nie dziw to nad dziwy, ale powoli do jej tłustej szpetoty przywykam. Bądź szczęśliwy, królu. Zbyt górne to słowa. Szczęśliwym byłbym wówczas, gdybym z Barbarą nad kołyską się pochylał. Tyle to już lat, odkąd jej dusza do nieba się uniosła, a ciągle mi się ckni. Pustka w sercu, od co? I chyba tak już do samej śmierci. Nalej jeszcze.
syna się doczekasz. Ocknie się serce twoje. Do syna inna miłość. Augustem go nazwę, a ciebie na chrzestnego. Powitać, powitać. Jutro te sejmowe osy do gwałtownego szturmu przystąpią, ale tym razem ich bzyczenie miłe się twoim uszom wyda, najjaśniejszy panie. Pan kanclerz nam przed chwilą list Iwana odczytał. Pojmujemy przeto, iż dla handlu naszego utrata inflant groźbą byłaby niemałą. Godzimy się rychło podatki na zaciągi żołnierskie uchwalić, a sprawy unii i egzekucji do przyszłego sejmu odłożyć. Król słowa podzięki panom posłom śle. Radzi byśmy jednak usłyszeć, czy i księża biskupi zamierzają dziesięciny się wyrzec lub ją na potrzeby skarbowe przeznaczyć. Tego w porządku obrad nie było. Nasz stan kapłański stolicy apostolskiej jedynie podlega, a dziesięcina do prastarych powinności wiernych należy. Ty przy głosie jesteś, marszałku poselski. Ci, którzy przed tobą stoją, królu nasz, jeno w połowie rzymskie porządki uznają. Cała reszta to kalwiniści, luteranie, cerkiewni, bracia czescy, polscy, a więc heretycy, mówiąc kościelnym językiem. Czemu to nas, inowierców? Brać szlachecka, która w ogromnej swej rzeszy do kościoła papieskiego należy. Czemu to nas właśnie posłami na sejmikach wybrała? Wybrała, żebyśmy ją przed uciskiem wszelakim bronili. Jakże to być może, iż w wolnym narodzie księża nie tylko ciężarów skarbowych nie ponoszą, ale co gorsza, ludzi świeckich przed sądami swymi o herezję oskarżają, klątwą grożą. Prosimy cię, królu nasz, my wszyscy, w tym i katolicy, przywileje księżowskie ukróć, jurysdykcję ich nad nami skasuj, a dochody z klasztornych majątków do szkatuły państwowej niech trafią. Tak, tak, zgoda, zgoda. Nie. Ksiądz prymas. Aby nie było próżnego gadania, iż my ojczyźnie naszej służyć nie pragniemy. Oznajmiam, iż dzisiaj Kościół podatki wojenne uchwali. Dla nas, miłościwy królu, wolność sumienia większej jest w cenie niż kościelne podatki. Przeto w imieniu Izby Poselskiej zniesienia sądów biskupich wobec ludzi się domagam. Biskup Hozjusz przy głosie. Jeżeli sądy kościelne względem wiary i sumienia obalić przyzwolisz, najjaśniejszy panie, każdy człowiek z wszelkich więzów z kościołem wyzuty zostanie. Każdy będzie miał swoich bożków i swoje religie. Obroń nas, królu, przed takową herezją, która obłudnie wolnością się zowie, gdyż jako naród w odmętach anarchii zginiemy. Król panów senatorów świeckich zapytuje, co o tym mniemają. Ja, Tarnowski, wiernym synem kościoła rzymskiego. Wtedy nie podejrzewajcie mnie, biskupi, o herezję, bo we wszystko, com wierzył, dzieckiem będąc, wierzę i do dzisiaj.
Tu nie o dogmaty wiary. Tu o wolność idzie. Czyżbyście nie pamiętali, jak to biskup Czankowski 3 stosy w Poznaniu rozpalił, które tu obecni posłowie Leszczyński i Ostroruk cudem ugasili. I chwała im za to. Chwała! Pamiętajcie, biskupi, iż herezja w Polsce nie z bezbożnictwa się bierze, jeno z niechęci do waszych przywilejów. Przywłaszczyliście sobie prawa majestatu królewskiego na mocy dawnych dekretów rzymskich, które dla nas dzisiaj nic nie znaczą. Król nasz bowiem nie z woli papieża, jeno z naszej na tym tronie zasiada i na polskie przysięgał prawa. A raz jedna, raz jedna. Jak więc słyszycie, księża biskupi? Panowie świeccy, jednej są myśli. Przyzwól nam, królu, naradzić się do jutra. Dość już czasu mieliście. Dzisiaj rzecz rozstrzygniemy. Aby wichrzeń w kraju uniknąć, gotowiśmy sądownictwo nasze do następnego sejmu zawiesić. Ale jedynie wobec ludzi szlacheckiego stanu. Sądów nad gminem nie ustąpimy. Najjaśniejszy pan uprasza, abyście wszystkich mieszczan królewskich i chłopów szlacheckich od sądownictwa swojego uwolnili. Herezja głównie w miastach się szerzy. Ogłaszam konkluzję. Sądownictwo duchowne nad szlacheckim stanem, nad wieśniakami z folwarków ziemiańskich oraz nad mieszkańcami miast królewskich powietrzne czasy zniesione zostaje. Daruj, królu, ale nad sumieniami nie sejm i nie ty, lecz kościół pieczę sprawuje. Ma być wszystko, jakim ja postanowił. Nie życzę sobie w krajach naszych ni stosów żadnych, ni tortur, ni o herezję procesów. Niechaj korona polska wolna od nieszczęść będzie, które inne narody do krwi rozlewu i nienawiści powszechnej prowadzą. Nigdy dotąd jeszcze rozum ludzki takich szczytów nie osiągnął. Wszędzie sztuki i nauki kwitną. Czemu przeto religijne różnice mają do takich okrucieństw prowadzić? Brat tam bratu, a ojciec synowi wrogiem, nie pojmuje tego. Dla mnie katolik, czy cerkiewny, czy lutra wyznawca, taki sam człowiek. Radujcie się przeto wszyscy, że w Polsce żyjecie. A wy, biskupi i księża, nawracajcie tych, których heretykami mienicie. Nawracajcie usilnie swym życiem poczciwym. Niespodziewanie po nocy. Coś mnie gnało, by tu przybyć najśpieszniej. Królowa zdrowa? Zdrowa, chwalić Boga. Z daleka ją jeno widuję, bo Austriacy dostępu mi do niej zbraniają. Przed chwilą frejlina Luiza z Wiednia powróciła. Królowa ją do siebie przyzywa. Akurat spotkam ją na schodach, jak do sypialni z listami szła. Idź już spać, mniszchu, sam trafię.
Najjaśniejszy panie, wczoraj osobliwa rzecz się wydarzyła. Ktoś do księcia Janka z muszkietu strzelał, gdy się piłką zabawiał. Cudem śmierci uniknął. Widać zbłąkana kula. Morderca z dachu strzelał i potem pogoni uciekł. Siostra wasza, królowa Izabela, mniema, że to habsburska ręka. Siostrę moją nienawiść do Niemców rozpiera. Biedna Luizo. Codziennie się za matkę twoją modliłam. Bóg nie wysłuchał. Dzięki pokorne, najjaśniejsza pani, żeś mi pozwoliła jeszcze ją przed śmiercią ujrzeć. Od ojca twego. Król Ferdynand niepokoi się wielce o zdrowie wasze. Astrolog powiada, że to dziewczynka będzie. Żadnego dziecka nie będzie. Nie będzie? Poroniłaś pani? Wszystko było jak trzeba. Puchłam w brzuchu i raptem stęchłam. Poduszką się wypchałam. Dla króla to dziecko po stokroć więcej, niż dla mnie znaczy. Wtedy dziecka nie będzie? Mój Boże, winy w tym mojej nie ma. Medyku, spytaj. Daj mi ten list, Twojino. Daj mi to. Poduszką nie mamić nikczemna. Nie dam! Nie dam! Nie dam! Nie! Jestem, droga córko, że mi pomoc okazujesz. Mówiłem, złe czasy nadchodzą, na ta chwila sułtan może na Węgry ruszyć, a później na Wiedeń. Uczyń wszystko, aby Polskę do świętej wojny z Turcją zachęcić. Biskupów i senatorów świeckich złotem i łaskami różnymi pozyskuj, aby na Augusta wpłynęli. Bardzośmy niekontenci, iż małżonek twój po inflanty rękę wyciąga. Niemieckie to krainy. Wara mu od nich. Modły do Boga zanoszę, abyś dziewczynkę urodziła. Twój ojciec. Usłyszałam, bracie miłościwy, żeś przed chwilą powrócił. Czy wiesz już, że do mego Janka wczoraj płatny zbir strzelał? Mówiono mi już o tym, mówiono. Ja mam znużony prosto z drogi. Jutro, Izabelo, jutro. Skoro w szklanicy pokrzepienia szukasz, przeto zdrożony nie jesteś i wysłuchać mnie musisz. Do Siedmiogrodu się udaje, z twoją wolą czy bez. Poselstwo panów madziarskich z listem sułtana przybyło, by Jankowi memu koronę książęcą powierzyć. No myśl tylko nie żałowała tej blaszanej korony, którą cię sułtan od kilku lat kusi. Urodziwa jeszcze jesteś.
do rodzenia zdatna. Za mąż cię wydam. Godnie. Może wielką księżną moskiewską zostanie. Królową Węgier po mężu nieboszczyku jestem. Byłaś, byłaś. Teraz Ferdynand Węgry zagardą. Obowiązkiem moim prawianka do tronu madziarskiego bronić. Ty zaś tego szachraja wiedeńskiego się lękasz. Nie pomny, że im prędzej się o Węgry z Turkiem pobije, w tym i dla ciebie korzyść i dla syna mego. Sułtanowi wdzięczność się należy, że pragnie Janka w Siedmiogrodzie widzieć. Po tym, co zaszło wczoraj o życie jego, się lękam, tam bezpieczny będzie. Jaki masz dowód, że go habsburska ręka zgładzić zamierzała? Dowodu nie mam, jeno pewność, jak któżby inny w biały dzień do wnuka Jagiellonów strzelał. Ta Austriaczka, która brzuchem ciężarnym się chełpi, najchętniej by ci martwe dziecię urodziła. Mniszu, sypialnię królowej każ polską służbą obstawić i nikogo z Austriaków do niej nie dopuszczaj. Sfora szpiegów mnie otacza, a tyś ślepy i głuchy. Nie pojmuję, miłościwy panie, w czym rzecz. Prawdę rzekłaś, Izabelo, że z nienawiści do rodu naszego na twym synu zbrodnie za tą ścianą obmyślaną. Ta gadzina ciężarną udawała i poduszkę na brzuchu nosiła. A ja, głupiec, od kilku miesięcy nadzieją ojcostwa żyłem. Na pośmiewisko na uczu się wystawiono. Frejlinę Luizę mi przyszli. Ona także szpieguje. Skoro taka wola twoja, Izabelo, dla syna swego u Turku opieki szukaje. Ferdynand kontent z tego nie będzie. No i cóż, muszę teraz tę frejlinę wypadać. Też z ciebie zadrwiono, miłościwy bracie. Nagie ciało wysmagać publicznie każe, wstydu się na łykarz. O czym król Ferdynand z tobą mówił? Wypytywał, jak moja pani brzemienność swą znosi. Co jeszcze? I czy nie dokucza jej choroba? Ale mnie wiedziała jaka, więc zamilkł. Chcę, abyś pojęła, że to królowa zdrajczynią się okazała wobec mnie i korony polskiej. W tych papierach gniazdo żmizi. Pojmuję, najjaśniejszy panie. Wszakże ja intryg dworskich nie ciekawa. Do wieży każ mnie zamknąć, królu. Ale nic więcej nie wiem ponad to, że... Ponad co? Żeś... skrzywdzony bardzo. Piękna jesteś, Luizo. I tyś piękny, panie mój. W listach ci to wyznać. Czekałam, aż wrócisz. Przecie zataić bym tego nie mogła. A któż ci chorobę świętego Wita zataić kazał? Tobie, a przedtem twojej siostrze.
Ojciec wasz pragnął, abym nigdy dziedzica nie miał. I po to mnie z chorymi na padaczkę wysłatał. Nie chciałaś tego dziecka. Tak bardzo nie chciałaś, że nawet przyrodzenie twoje płodu się pozbyło. Staleś wrogiem moim była. Kto intrygi przeciw Turkom i Inflantom na szkodę państw moich moto? A kto Janka Zapolię zastrzelić nakazał, aby mnie następcy pozbawić? Nie ja. Wszystko, co plugawe, mnie przypisać chcesz? Tobie. Nie tobie. Wam. Pakuj to boły i do Wiednia. Z całym tabunem szpiegów. Jedną tylko frejlinę na żołd swój przejąłem. W łożnicy smakowita wielce. Miłościwy panie, bolejemy nad wszystkim, co ciebie spotkało. Wszak nie godzi się habsburskiej córy wyganiać. Winy jej w tym nie ma, że nie porodziła. Co się godzi, o tym ja wyrokować będę. Do Rzymu list wysyłam, aby papież to obmierzłe małżeństwo umorzył. Gdy nie zechce, sobór narodowy powołam i sam się głową polskiego kościoła ogłoszę. Jak Henryk Angielski. Nie poważysz się królu takiego grzechu na sumienie? Wiesz, biskupie Hozjuszu, że się poważę, bom po dwakroć oszukany szkaradny. Wielki Waginowina, miłościwy panie, cesarz Karol, apopleksją tknięty, nagle abdykował. Król Ferdynand koronę cesarstwa rzymskiego po nim przejmie. Pod jego berłem teraz większość krajów Europy. Gotów się z Moskwą przymierzyć. Z tej oto przyczyny, królu, teścia swojego jątrzyć nie możesz. A nie mogę. Nie mogę! Król wasz widać od diabła wyklęty i nigdy się już syna nie doczeka. Ale z żoną swą żyć nie będę. Myślcie teraz, skąd pieniądze na wojnę inflancką uzyskać. Najjaśniejsza pani królowa węgierska i pan kasztelan Opaliński, który z Italii przybył. Już po minie twojej widzę, panie Opaliński, żeś mnóstwo dukatów od matki pożyczył. Matka twoja, królu, nie żyje. Nie żyje? Zostałeś się jeszcze przy życiu. Gdybym nie pojechał, żyłaby do dzisiaj. Otruli ją, złoczyńcy. Urywki tego testamentu niechaj za odpowiedź służą. Tercio. Sumę 420 tysięcy dukatów wypożyczoną uprzednio królowi Hiszpanii Filipowi II do jego rozporządzenia pozostawiam. Byle z pożytkiem dla kościoła rzymskiego. Kwarto. Królowi Hiszpanii dziedziczne my księstwa Bari i Rossanno na własność darowuję. Jego też egzekutorem testamentu niniejszego czynię, a wcześniejsze zapisy unieważniam. Matka moja i Filip Hiszpański. Co to za szachrajstwo? Cesarza Karola w tym głowa. On królową bonę do tej pożyczki nakłonił, aby synaczka swego wzbogacić. Wysoki procent obiecał. Przecie ona Habsburgów niczym zarazy się bała. Wtedy struli ją. A co z testamentem? Sfałszowany? Gorzej. Wymuszony. Matka wasza do końca przytomną była. Jeno mowę utraciła.
Wówczas notariusz Szachrej świadków czcigodnych sprowadzić kazał i przy nich testament odczytał. Powiernica jej tak poduszką potrząsała, żeby wiadomo było, iż królowa godzi się ze wszystkim. Podpis pani Bony także ręką jej i nie jej. Wszystko to razem prawda i oszustwo. A sprawcami tej zbrodni jej zausznicy najbliżsi. Filip ich kupił. Świeć pani nad jej duszą grzeszną, gdyż na śmierć takową nie zasłużyła. O jej śmierci nawet wyobrażenia nie masz, księże biskupie. Ona gorzej niż żebraczka konała. Gdy leżała bez ruchu i pić jej się chciało, mniszka Marina wodę po kwiatach z wazonu wylała na spodek mosiężnego świecznika i poiła królową jak sukę. Dwa dni w samotności i cierpieniach leżała. Tylko służba wbiegała raz po raz, grabiąc wszystko w komnacie. Nawet materię ze ściany. Nawet klamki. Potem zwłoki. Pani Bony do skrzyni nieheblowanej wrzucono. Wiatr gromnicę obalił. Suknia się na nieboszce zatiła, ktoś ogień ugasił. Skrzynię do piwnicy kościelnej chyłkiem zaniesiono. Noc była listopadowa. Wicher wył. Jeno w zrabowanych komnatach służba piła na umór i obłapiała. Blisko 500 000 dukatów. Majątek krociowy, jakiego żaden polski król dotąd nie zgromadził. Z gorzej się Habsburgi obłowili. Ile ja bym za te sumy wojska zwerbował? Ty, bracie, pamiętaj, żeś z rodu naszego po mieczu ostatni. Cienia własnego się strzeż, aby i do ciebie inny muszkiet któregoś dnia zdradziecko nie wypalił lub trucizna nie dosięgła. Biada królestwu polskiemu.